No domyślam się. No bo to ja będę zarobista. Przegląd tygodniowy mi się pojawił. Weź tam, słuchajmy. Przepraszam. To ja przepraszam. Słuchajcie, nie ma ktoś kasku pożyczyć. Dobre. Zaczęło się przy fatalnej pogodzie. Wiatr i deszcz podczas oficjalnego otwarcia. Popatrzmy jednak na tęgi miny naszych chłopców. Pojadą w doborowej konkurencji 106 kolarzy z 18 państw. Plus parada.
bohaterem. Jest bohaterem, jest po prostu dla mnie bohaterem kolarstwa masorskiego ostatnich kilkunastu 86 lat. 86 km na godzinę po płaskim. To jest przy bufetach, to jest niespotykane. Wszyscy klaszczą, wszyscy go pozdrawiają. Ale on jest poważnym człowiekiem, tak jak na Mistrzostwach Polski. Nawet za kreską nie podniósł głowy. Został mu kilometr z groszami, ma 8 sekund cały czas przewagi. Ucieczka samotna, biało-czerwonego, ależ to fantastycznie wygląda. Niech jeszcze utrzyma... Ale fenomenalnie zjechał tutaj bez wysiłku i teraz z przewagą zacznie ostatni podjazd. Za chwilę zobaczy przecież jaką ma przewagę wielką. Do już jest, już przy czwórce, ależ on jest mocny. Też mówiłem, że technika absolutna, jego wspaniała kamera, technika. Pokażmy peleton. Niech tylko dobrze pokona ten zakręt, który w tej chwili robią uciekinierza, więc wjazd na Tama, już będziemy spokojniejsi. Tutaj jest bardzo niebezpiecznie, tutaj czasami bywa ślisko, tutaj jest etapowy. Już są! Na trzeciej pozycji Polak, na czwartej pozycji Polak! W tej chwili nic nie widzę. Wychodzą na ostatnią krzywą. Jeszcze Duńczyk prowadzi, minął Belga. Polacy znakomicie finiszują. Kto będzie pierwszy? Hanusik! Jest! Głośników przy scenie, muzyka za chwilę. I to było na tyle, nie? No. Tam jeszcze jadą nasi zaraz. Jak Jerzy? Fajnie. Jaki czas? Nie, godzina 30 minut. Co? Nie, godzina 50. Tak? Kurwa, to był 30. Nie. Map My Ride'a był. Jak masz? Gdzie? Ile ci kilometrów wypoczyłeś? Co? 30. Ale ten licznik jest od 30.